Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpływa coraz więcej skarg na portale randkowe. W porównaniu w 2017 roku było o 100% skarg więcej niż w 2016. Najczęściej problemy konsumentów dotyczą automatycznego przedłużenia konta. To znaczy, konsumenci zapisują się do portalu, rejestrują, natomiast nie są świadomi tego, że jeżeli nie wypowiedzą skutecznie umowy, a więc w odpowiedniej formie, w odpowiednim czasie, to ich konto automatycznie się przedłuża. Kwoty, które konsument musi zapłacić, to około kilkuset złotych. Płatność to jest od 170 najczęściej do 350 zł, w zależności od terminu, od czasu, na który została wykupiona subskrypcja.